10 niesamowitych faktów o snach. Sny niewidomych ludzi. Ludzie, którzy stracili wzrok po urodzeniu, mogą widzieć obrazy w swoich snach. Sny tych, którzy urodzili się bez tego zmysłu, pozbawione są obrazów, ale pełne są innych bodźców, czyli na przykład dźwięku, zapachu, dotyku czy emocji. Podświadomość takich osób, które nigdy nie widziały, nie ma właściwie pojęcia, jak to jest widzieć, dlatego mimo szczegółowego opisu jakichś przeżyć odczuwanych podczas ich snu, ciężko jest mówić o wrażeniach wizualnych. Ich sny składają się właśnie z wrażeń emocjonalnych, dotykowych czy smakowych albo słuchowych, tak jak wspomniałam wam wcześniej, i osoby niewidzące od urodzenia słyszą w nich dźwięki lub głosy, które mogą być dla nich znane albo obce. Co więcej, takie osoby, które utraciły wzrok w późniejszym czasie, potrafią w snach doświadczać właśnie widzenia. I to jest możliwe, ponieważ mózg zarejestrował w przeszłości różne sytuacje, które po prostu przywołuje jako wspomnienia. W snach pojawiają się więc najbliżsi lub jakieś miejsca, które zobaczyli. Zapominasz 90% swoich snów. W zaledwie 5 minut po przebudzeniu nie pamiętacie pewnie połowy swoich snów. W ciągu kolejnych 5 minut 90% z nich ulatuje całkowicie. Słynny poeta Samuel Taylor Coleridge obudził się pewnego ranka, mając wcześniej fantastyczny sen. Swoją wizję zaczął od razu spisywać na papier i tak powstał jeden ze słynniejszych angielskich poematów. Kubla Khan. W pewnym momencie, dokładnie po 54 wersach, ktoś na moment przerwał mu pisanie. Mężczyzna, powróciwszy do pisania, nie był w stanie przypomnieć sobie reszty snu. Poematu nigdy nie dokończono. Warto też odnotować, że historia zna sporo przypadków, w których słynne dzieła były przelanymi na papier snami ich autorów. Tak powstał na przykład Frankenstein czy Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Każda istota ludzka ma sny, nie licząc oczywiście takich przypadków z poważnymi zaburzeniami psychologicznymi, jednak sny kobiet i mężczyzn nieco się od siebie różnią. Mężczyźni mają tendencję do śnienia w większości o innych mężczyznach, podczas gdy kobietom śnią się obie płcie mniej więcej porówno. I zarówno kobiety, jak i mężczyźni odczuwają podczas snów jakieś seksualne bodźce, niezależnie od tego, czy sen jest z nimi powiązany. Sny zapobiegają psychozie. W niedawnych badaniach nad snem studenci, których obudzono na początku każdego śnienia, wciąż dając im jednak pełne 8 godzin spania, odczuwali trudności w koncentracji, rozdrażnienie, jakieś halucynacje i pierwsze oznaki psychozy zaledwie po 3 dniach. Kiedy wreszcie pozwolono im na osiągnięcie fazy REM, ich mózgi automatycznie zwiększyły jej długość, nadrabiając jej poprzednie braki. Śnimy tylko o tym, co znamy. Nasze sny często przepełnione są obcymi ludźmi, którzy odgrywają w nich swoje role. Czy wiecie, że wasz umysł nie wymyśla tych twarzy, tylko należą one do ludzi, których widzieliście kiedyś w życiu, ale możecie tego w ogóle nie pamiętać? Podły zabójca z ostatniego koszmaru może być facetem, który tankował samochód waszego taty, kiedy byliście małymi berbeciami. Wszyscy widzieliśmy w życiu jakieś setki tysięcy twarzy, mamy więc praktycznie nieskończony zapas postaci dla naszego mózgu, taką bazę do przerobienia ich i umieszczenia właśnie we śnie. No i do końca na pewno nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo przecież jakbyśmy mieli zapamiętać każdą twarz, którą widzieliśmy w życiu, no nie wiem, czy to jest możliwe. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Nie każdy śni w kolorze. Zastanawiającym jest fakt, że aż w sumie 12% ludzi śni wyłącznie w kolorze czarno-białym. U ludzi występują też pewne standardowe motywy senne, takie jak jakieś przeżycia szkolne, czy pościg, bieg w miejscu, doświadczenia seksualne, spadanie, spóźnianie się, śmierć jakiejś znanej osoby, wypadanie zębów, latanie, oblewanie egzaminu, czy jakiś wypadek samochodowy. No i nie wiadomo, czy widzenie snów w czarno-białych kolorach wpływa jakoś na intensywność odczuwanych przy nich emocji. Mnie najczęściej zdarza się właśnie śnić, że spadam. I też czasami sprawdzam w sennikach, co oznaczał sny. I najlepsze jest to, że czasami
to się dzieje, bo to tam najczęściej są jakieś przesłanki na przyszłość, jeśli sprawdzaliście kiedyś sny w senniku. I koniecznie dajcie znać, czy to robiliście, czy to robicie, co o tym myślicie. Ja mam takie mieszane uczucia, ale czasami zdarza mi się sprawdzić. A że potem łączę jakieś wydarzenia z tym, co przeczytałam, to już może zasługa mojej podświadomości. Sny nie są o tym, co przedstawiają. Jeśli sen dotyczy jakiegoś specyficznego tematu, nie zawsze oznacza to, że jest właśnie o tym. W większości przypadków przemawia przez niego jakaś głęboka symbolika. Umysł stara się porównać wasz sen do wszystkiego, co jest podobne. To jak pisanie poematu opisującego na przykład to, że mrówki były niczym maszyny, które nigdy się nie zatrzymują. Zatem jakiekolwiek rzeczy pojawiające się w snach są często jedynie metaforą tego, co umysł stara się nam przekazać. Byli palacze mają bardziej wyraziste sny. I to całkiem ciekawy punkt. Ludzie, którzy rzucili palenie, zgłaszali, że ich sny stały się bardziej wyraziste. Journal Psychology, czyli dziennik wydawany przez amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, podał, że wśród 293 badanych abstynentów tytoniu od 1 do 4 tygodni 33% z nich odnotowało przynajmniej jeden sen dotyczący palenia. W większości tych przypadków podmiot badań przyłapywał sam siebie na paleniu papierosa i odczuwał przy tym silnie negatywne emocje, jak i taką panikę i poczucie winy. W 97% przypadków badani nie mieli takich snów przed pozbyciem się nałogu, a same sny określali jako dużo bardziej wyraziste od pozostałych. Zewnętrzne bodźce stymulują nasze sny. O tym, że świat zewnętrzny ma duży wpływ na wizerunek snów, zapewne nie jeden z nas się przekonał, kiedy ktoś lub coś próbowało go obudzić. Dźwięk budzika może stać się nagle burzą z piorunami, a dotyk czyjejś osoby trzęsieniem ziemi. W podobny, chociaż mniej zewnętrzny sposób, organizm sygnalizuje swoje potrzeby. Przykładem może być tutaj sen o piciu wody i niemożliwości zaspokojenia pragnienia, kiedy organizm naprawdę potrzebuje płynów. Dajcie też znać, czy może właśnie wam zdarzył się taki sen. Słynny obraz. Sen spowodowany lotem pszczoły wokół jabłka, granatu na jedną sekundę przed przebudzeniem. Salwadora Dalego, który niejako odzwierciedla ten koncept. Podczas snu jesteś sparaliżowany. Wierzcie lub nie, ale wasze ciało podczas snu jest właśnie sparaliżowane. Prawdopodobnie ma to na celu ochronę ciała przed odgrywaniem pewnych czynności ze swoich snów. Zdarza się, że będąc w takiej fazie, człowiek odzyskuje świadomość i czuje przerażenie, jakby za chwilę miał umrzeć. Niektórzy wspominają o tym, że słyszą wtedy czyjeś głosy lub widzą jakieś postacie w pokoju. Być może właśnie z paraliżu sennego i halucynacji z nim związanych wzięły się historie o porwaniach przez kosmitów, na przykład. W fazie snu zwanej paradoksalną pojawiają się też marzenia senne, a gałki oczne poruszają się pod powiekami w różnych kierunkach. Nazywamy to właśnie fazą REM. I uważa się, że te ruchy są związane właśnie z zapamiętywaniem, procesem, który zachodzi w czasie fazy REM, ale naukowcy dokładnie nie wiedzą, czemu one służą. Czasami są one bezpośrednio związane z treścią snu. Jeśli śni wam się na przykład, że gracie w tenisa, to wasze oczy będą wykonywać ruch od prawej do lewej, tak jakbyście obserwowali piłkę. No i wśród osób niewidomych to zjawisko nie występuje, ale zamiast ruchów gałek ocznych osoby te wydają dźwięki i poruszają ciałem. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten temat wam się spodobał. Jeśli tak jest, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, a ja serdecznie zapraszam was na mój kanał A to ciekawe. Dodatkowo zachęcam was też do subskrybowania kanału Szafa Gwiazd i sprawdzania strony o tej samej nazwie, bo pojawiają się tam ciekawe zamienniki stylizacji gwiazd w bardzo przystępnych sieciówkowych cenach. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!